Czołem. Dzień trzeci. W nocy burza, także były efekty świetlne w górach, fajne. Natomiast teraz jest taka gara, że ja jeszcze tu się ledwo nie skończyłem się ubierać, a już kurde czuję, że jestem dupa mokra. Także dzisiaj lecimy znowu w inne rejony. No i na pewno będzie fajnie. Taki garażyk mamy fajny. Hotelem naszym, o tutaj. Dobra, dzisiaj z ciekawostek Timmelsjoch, na którym jeszcze nie byłem. Przejeżdżałem koło Timmelsjocha już, nie wiem, z 20 razy, ale zawsze no nie było czasu, żeby tam wjechać, a dzisiaj mamy po prostu czas i jedziemy. Mały postój tradycyjnie na fotki, bo tu jest fajne miejsce. Tu jest sztos widok. Dzisiaj tutaj jest no niedziela, tak? Więc to jest pewnie powód. My zawsze jesteśmy tutaj późnym popołudniem z reguły na Giowo. A teraz jest niedziela przed południem i jest naprawdę motocykli setki, ale to naprawdę setki. Na parkingach to nie ma gdzie stanąć tyle motocykli, ale to ma urok, także mi się to podoba. Dobrze, że to są motocykle, a nie kampery i autokary. Wielu z tych motocyklistów to tacy sympatyczni ludzie, no niestety zdarzają się takie ramole jak wszędzie. Ale w większości to zagadają, tu wszyscy na tą moją trąbkę najczęściej patrzą. Jak już ktoś jest taki zainteresowany, żeby tam coś zagadać, to każdy na tą trąbkę, także trąbka ma swoje plusy. Oprócz tego, że jest ocieplaczem wizerunku, to jeszcze przez trąbkę można zagadać z niejednym. Ale pogoda sztosik. W tej chwili jest 18 stopni, ale to jest temperatura po prostu idealna do jazdy. Zjeżdżamy na dół, więc zaraz będzie 20 i więcej, bo zapowiedzi są, że 30 tutaj w tych miejscowościach, w których będziemy krążyć. Panie Niemiec, kończ pan ten mecz. W oryginale było panie Turek. Panie Niemiec, skończ pan ten mecz. I skończony. Dojechałem do Timmelsjoch, inaczej mówiąc Passo Rombo. No i jestem tu pierwszy raz, także bardzo jestem ciekaw tej drogi. Na razie jest
No perfekcyjna, jak widać. O, samochody. Kurde, ile ich tam jedzie? Na wesele jadą? Do fabika? Ale do fabika to motocykle. Aha, no wszystko jasne, autobus liniowy. Tylko motocyklista może go wyprzedzić. Tu jest jeden kierunek. Od dzisiaj. To jedziemy po kolei. Cyk. O, na czwartym biegu, jak ja chcę wyprzedzać, dziękuję. Pod górę to tak średnio, ale się udało. Ale ma też plus ten autobus, bo oczyścił trochę tutaj atmosferę. Te auta się tam zebrały. Ale naprawdę, kurde, fajny jest ten Timecio. On jest bardzo podobny do Jaufen Pass. Powiedziałbym, że jakbym tutaj się nagle znalazł, bym powiedział, że jestem na Jaufen Pass, bo te skały to wszystko takie samo. Timecio. Passo Rombo. Oj panie, tam to będzie zimno, widzę. A my tu tacy wszyscy wyletnieni, bo przecież jest 30 stopni. A tu się zapowiada, że my tam będziemy mieli niezłą temperaturkę. Bo ta dróżka tam jedzie, tam jedzie, tam jedzie, tam na samą górę. Ja pierdzielę. No niezły kozak. Czuć topniejący śnieg. Taki. Taką wodę na ciepłym podłożu. Ale fantastycznie tutaj jest. Austria. Timelsio, tak tu jest. Pięknie. Widoczki po prostu miażdżą. Na drugą stronę tunelu nie jedziemy, bo trochę nam się to nie spina z trasą, także będziemy teraz wracać na dół. Ale ogień. Kurde. Cudownie. Let's go? Let's go albo not let's go. Do you speak English? Yes, I don't. Passo Palade, jedna z moich ulubionych ścieżek. Taka nie jest to widokowa droga. Ale uwielbiam nią jeździć. Ona jest taka, no widać jaka, nie? Równiutki asfalt, fajne zakręty, kurde, bardzo lubię to miejsce. Przed chwilą zjedliśmy w knajpie Wiener Schnitzla, gulasz zupę, możemy jechać dalej.
pomału kończymy trzeci dzień. Ale dzikusy. Trzeci dzień jazdy. Dzisiaj naprawdę jestem super zadowolony, bo już kilka było takich odcinków, które bardzo rzadko, nie wiem, czy jeden chyba nawet pierwszy raz jechałem. No i Timmelsjoch, który zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Też super miejsce. I praktycznie cała trasa, całe 200 jakieś 20 km, 230, które dzisiaj zrobimy łącznie, to praktycznie cała trasa to takie zakręty i mega przyjemność. Pogoda zarąbista, widoki, wszystko naprawdę się dzisiaj ułożyło jak należy. Więc ten dzień uznaję za w skali od 1 do 6, 6. Także chyba się już żegnam. Chyba, że jeszcze tam coś dogram na końcu. Ciao!